informacja, która dotarła do służb, mówiła o tym, że są uszkodzone bariery energochłonne oraz to, że tak pojazdu wystaje ponad lustro wody tego rozlewiska tutaj na miejscu. Po przyjeździe na służb potwierdził się na ten najbardziej tragiczny scenariusz. W aucie znajdowało się 5 młodych osób. Niestety mimo wysiłku wielu kilkudziesięciu minut czynnością reanimacyjnym nie udało się uratować życia 5 osoby. Zgon 4 wcześniej już potwierdzono, więc mówimy tutaj o 5 ofiarach śmiertelnych. To młode osoby, właśnie trwa identyfikacja tych osób. Na miejscu są policjanci, psychologowie. Chcemy przede wszystkim, aby ta informacja tragiczna dotarła do rodzin w wyjątkowy też sposób, profesjonalny, tak aby te traumatyczne przeżycia, które niewątpliwie czekają rodziny, nie były jeszcze powiększone. Wstępne ustalenia wskazują, że na łuku drogi, na mokrej nawierzchni wyniosło osobowe Audi, które przedwcześnie zakończyło swoją podróż właśnie w wodach tego rozlewiska, ale przede wszystkim przedwcześnie życie straciło 5 młodych osób. Zakończono już czynności z udziałem medyków, strażaków. Przystępujemy wspólnie z prokuratorem do dokładnych oględzin miejsca zdarzenia. Chcemy tutaj też, aby praca śledczych polegająca na dokładnym zbadaniu tego miejsca, zabezpieczeniu śladów, które powstały w przyszłości, doprowadziły nas do precyzyjnej informacji i odpowiedzi na pytanie, jak doszło do tej tragedii, ale na pewno pomocne też tutaj będą badania posekturyjnej, które podadzą nam bezpośrednią przyczynę tej tragedii, czy te osoby zginęły w wyniku wypadku, czy też utonięcia, ale to na pewno po dokładnych badaniach posekturyjnych. Ogromna tragedia. Chcemy teraz skupić się jako policjanci na bardzo profesjonalnej pracy śledczych, którzy tutaj są niezbędni. Myślę, że w przyszłości to tam naprawdę dokładna odpowiedź na pytanie, jak doszło do tego tragedii. No, z informacji, które do mnie docierają, blisko godzinę, natomiast życie tej 5 osoby nie udało się uratować. Wcześniej już medycy stwierdzili zgon 4 osób. Są to osoby w wieku od 17 do 19 lat. 2 kobiety oraz 3 mężczyzn, bardzo młodych, na pewno absolutnie niepotrzebna śmierć. Natomiast teraz jako policjanci chcemy zrobić wszystko, żeby poznać dokładne okoliczności tej tragedii. Nadkomisarz Marcin Maludy, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Urzędzie Wielkopolskim.